W sobotę Mariusz Wach przegrał jednogłośnie na punkty z Władimirem Kliczką. Ty jako gdzieś ten potencjalny pretendent za kilka lat do mistrzowskiego tytułu w wadze ciężkiej, jak widziałeś ten pojedynek? Co zawiodło u Mariusza twoim zdaniem? Na pewno przede wszystkim po prostu te wszystkie ciosy, co dochodziły do Mariusza, no to dla mnie było to, no kurde, przerażające, że po prostu tyle silnych ciosów potrafił przyjąć i po prostu wystać, ale no widać dalej, jaka jest po prostu przepaść między zawodnikami tej wagi ciężkiej, gdzieś tam tymi pretendentami, a po prostu mistrzem świata Władimirem. No, naprawdę jest to wielki mistrz. Przy tej swojej wadze tam 113 czy 112 co ważył, po prostu ta po prostu ruchliwość na ringu i intensywność zadawania ciosów, no była naprawdę bardzo duża i to 12 rund było, więc byłem pod bardzo dużym wrażeniem. Chyba też niektórzy nie doceniają, że bracia Kliczko nie tylko wzrost, ale szybkość, technika. Techniki może Mariuszowi nie brakuje, ale szybkości chyba bardzo w tej walce brakowało. No powiem tak, no Mariuszowi no z tego, co ja zauważyłem, no to szybkości brakowało mu po prostu bardzo. No, techniki też, no tą techniczną po prostu przepaść między Władimirem a Kliczko było, no widać, no robi po prostu standardowy błąd, no co nawet no robię ja, że do wysokiego zawodnika był po prostu no wysunięty swoim ciałem na lewą nogę, a nie cofnął się do tyłu, gdzie miałby po prostu no szansę, bo jednak to Mariusz był tym no wyższym zawodnikiem, że jakby się cofnął do tyłu, to wiadomo, że ten dystans to mógłby trzymać lepiej, a wychylony z przodu też mam no bardzo często ten błąd, no narażamy się na przyjmowanie tych ciosów, co akurat Mariusz no przyjął tych ciosów niesamowicie. Niesamowicie po prostu dużo. A twoim zdaniem można było coś w taktyce zmienić, aby ten obraz walki wyglądał dla niego trochę lepiej? Powiem tak, no banalnie się mówi po prostu tak, no stojąc po prostu patrząc na to, bo wejście do ringu no zawsze no potrafi wszystko zmienić, a jeszcze no wejście do ringu do tak wspaniałego mistrza świata, jakim jest Władimir, no potrafi czasem no zepsuć całkowitą koncepcję no walki i po prostu no ciężko gdzieś to no sobie, nie wiem, narzucić no ten styl, co robiło się przez 2-3 miesiące, bo jednak Władimir też w tym swoim doskonałym lewym, no często po prostu cały czas go bije i ten styl zawodnika, co chciałby no po prostu mieć swój, ciężko gdzieś tam no czasem po prostu no trzymać, bo tym lewym by całkowicie po prostu porozbijał, więc no co powiem, no na pewno szacunek dla Marsza za wytrzymałość, ale no pokazało, ile ma jeszcze przed sobą po prostu ciężkiej drogi do najlepszych zawodników na świecie. Na koniec, kiedy fani mogą spodziewać się, że zobaczą Andrzeja Wawrzyka w ringu ponownie? Grudzień to jest termin realny, czy jeszcze będziesz chciał doleczyć te wszystkie kontuzje, które ci się przyplątały w ostatnich miesiącach? Powiem tak, no to czerwiec, lipiec to czas moich kurde przypadkowych zabiegów, znaczy przypadkowych, no bark był historią dawną, no noga była przypadkowa, więc dwa zabiegi, dużo rehabilitacji. No teraz już no, wróciłem, ćwiczę. No niby jest mówione, żeby zaboksować 6 rund tam w spotku, ale no, zobaczymy, bo cały czas robię rehabilitację. No, po prostu boję się przeciążenia po prostu ręki. Czy tam, no żeby coś z tego, co robiłem teraz, no, nie zerwało się i na nowo, no nie wracę, więc z trenerem na pewno no, podejmiemy decyzję, czy po prostu nie lepiej jest doleczyć się całkowicie, wiadomo, ćwiczyć się sobie na sali, budować na formę i no, nie wrócić w przyszłym roku, ale to pewnie na dniach już będzie wszystko na pewno całkowicie poustalane.